Siema! Tu siedzi wahacz, a tu widzicie Honda HR-V w wersji sport. Spędziłem z tym samochodem tydzień, przez ten czas nazbierałem o nim 23 spostrzeżenia, którymi teraz chcę się z wami podzielić w teście wideo. Zatem startujemy! Ludzie z Hondy, układając plan na to, co ma się zmienić w sportowej odmianie HR-V, postanowili postawić na dodanie do nadwozia tego samochodu czarnych, błyszczących wstawek, które pojawiły się na zderzakach, progach, nadkolach, lusterkach i na przednim pasie w okolicach loga, a to wszystko zostało jeszcze zwieńczone montażem również czarnych 18-calowych felg. Efekt tych zabiegów, jeszcze w połączeniu z szarym lakierem, w mojej opinii jest znakomity, bo ładna, ale niezbyt agresywna sylwetka HR-V zyskuje w testowanej wersji zawadiacki styl, takiego trochę typa spod ciemnej gwiazdy i już na pierwszy rzut oka zwraca na siebie uwagę i wyróżnia na tle innych odmian tego modelu, czyli robi dokładnie to, czego oczekiwałbym, płacąc więcej za wyjechanie z salonu HR-V-em Sport. Z przodu w testowanym modelu w wersji Sport oferowane są w standardzie w pełni LED-owe światła o wzorze charakterystycznym dla Hondy zapoczątkowanym jakiś czas temu przez Civica. Diody znalazły się również w kierunkach ulokowanych w lusterkach. Z tyłu w kierunkowskazach mamy zwykłe żarówki, nad czym trochę ubolewam, ponieważ przy obecności praktycznie we wszystkich innych miejscach na zewnątrz tego samochodu LED-ów burzą one trochę jego spójny, nowoczesny wygląd, ale poza tym jednym zgrzytem oświetlenie testówki prezentuje się naprawdę atrakcyjnie. Wnętrze Hondy HR-V wygląda moim zdaniem dobrze. Mamy tutaj asymetryczną deskę rozdzielczą z kilkoma ciekawymi detalami stylistycznymi. Jest też fajnie prezentująca się kierownica. Wszystko tutaj do siebie pasuje i ma szczególnie dużo uroku w kombinacji kolorystycznej, która zarezerwowana jest dla wersji Sport. Trzeba przyznać, że połączenie czerni z taką ciemną czerwienią, jak to się mówi, robi tutaj robotę. Górna część deski rozdzielczej HR-V wykonana została z twardego tworzywa, które w ogóle nie daje tego po sobie poznać. Ma miłą dla oka fakturę matową, nie błyszczącą się w słońcu poniżej. Mamy wstawki z ciemnoczerwonej skóry, które bardzo korzystnie wpływają na poczucie takiej wysokiej jakości w kabinie testowanego modelu. Obecne są one również na boczkach tunelu środkowego. Na jego wierzchniej warstwie mamy sporo fortepianowej czerni ze wszystkimi konsekwencjami zastosowania tego materiału, to znaczy łapie ona kurz, odciski palców. Nie zaobserwowałem za bardzo, za to rys. Testówka na liczniku, gdy nią jeżdżę, ma 10 tysięcy kilometrów. Panel klimatyzacji też się błyszczy. Wynika to z tego, że jest on w pełni oparty o przyciski dotykowe. Nie ma tutaj żadnego przycisku fizycznego. Steruje się tylko dotykając szybkę, która pokrywa ten panel. Jeśli chodzi o spasowanie, to ewentualnie tutaj w okolicach panelu klimatyzacji jakieś bardzo ciche, pojedyncze skrzypienia się pojawiają podczas takiego mocnego naciskania, ale podczas jazdy nic takiego się nie dzieje, więc problemem to dla mnie nie jest żadnym, a w ujęciu ogólnym jakość wykonania testowanej Hondy moim zdaniem jest ok. Gdyby było trochę mniej fortepianowej czerni, byłoby jeszcze lepiej, ale i tak nie ma za bardzo na co narzekać. Za tunelem środkowym ukryta jest niewielka półeczka, na której można sobie położyć telefon. Mamy też dostęp do portów USB, HDMI, porty USB są dwa oraz do gniazda zapalniczki. Pod kątem estetyki i możliwości ukrycia kabli jest to bardzo fajne rozwiązanie. Pod kątem dostępu do tych gniazd, na przykład podczas jazdy, no już trochę gorsze. System inforozrywki testówki oparty jest o zmodyfikowanego Androida, co łatwo można odkryć wchodząc na listę aplikacji i odpalając chociażby typowo androidowy kalkulator. Mamy też widgety, na których paru pozycji moim zdaniem takich samochodowych brakuje, ponieważ system inforozrywki oddaje nam do dyspozycji 5 ekranów głównych, które można sobie przywijać, ale na których nie ma co umieszczać. Nie ma chociażby widgetu, który pozwala umieścić na połowie ekranu nawigacji, a tutaj chociażby informacji systemu audio. Aby wejść do tych danych, trzeba wchodzić w poszczególne moduły, które ładują się nie może jakoś natychmiastowo, ale wystarczająco szybko, tylko nawigacja wchodzi naprawdę bardzo szybko, reszta potrzebuje chwili, ale nie jest to irytujące. Jednocześnie moim zdaniem większa ekspozycja informacyjna na ekranie głównym na pewno by nie zaszkodziła. Jeśli chodzi o ustawienia, to mnie one nie sprawiały żadnego problemu. Aby dotrzeć do opcji, które mnie interesują i ustawić samochód
pod siebie. System też dodatkowo w żaden sposób się nie zawiesza. Szybko łączy z Bluetooth automatycznie, utrzymuje informacje o tym, jakie było ostatnio wybrane źródło dźwięku. Menu wewnątrz tych poszczególnych modułów też są ok, mają odpowiednie wielkości przycisków, więc poza tym drobnym zastrzeżeniem odnośnie ilości informacji wyświetlanych na ekranie głównym, ten system według mnie wypada całkiem spoko. Na kierownicy pod prawym kciukiem znajdują się przyciski odpowiedzialne za tempomat, poniżej mamy sterowanie komputerem pokładowym, po lewej stronie obsługę telefonu. Te dolne przyciski są ok, pod kątem wygody nie trzeba odrywać rąk od kierownicy, aby do nich sięgnąć, wciska się je od dołu. Pod lewym kciukiem mamy system audio, obecne są też dwa niestandardowe przyciski na kole kierowniczym, tym górnym można przełączać się pomiędzy nawigacją, telefonem i audio, nie odrywając rąk od kierownicy, a dolnym można wykonywać dodatkowe operacje, chociażby pauzować albo startować z piosenką. Osobiście nie przekonałem się do tych przycisków przez kilka dni testów, zawsze i tak sięgałem do ekranu, gdy chciałem coś tam zmienić, no ale nie przeszkadzają one tutaj i przy dłuższym użytkowaniu można się do nich przyzwyczaić. Komputer pokładowy ulokowany jest w prawym zegarze, wyświetla dosyć standardowe informacje dotyczące przebiegu czy średniego spalania. Mamy dwa komputery niezależne, je można resetować wciskając bolec nad zegarami. Jeśli chcielibyśmy wejść do ustawień, to tutaj też można parę rzeczy sobie pozmieniać w tym komputerze i biorąc pod uwagę, jak mało informacji on wyświetla, to nie jest to zbyt wygodne, ponieważ te menu są wielopoziomowe, gdy się już w nie zagłębimy, to mamy dużo informacji podanych w sposób skrótowy, no bo nie ma na to miejsca, nie ma też przycisku cofnij, trzeba zawsze do końca dojść na np. 4x4, albo zaraz wejdźmy w ustawienia licznika, trzeba dojść aż do 9, żeby pójść wstecz, no wymaga to na postoju chwili skupienia, żeby to sobie wszystko ustawiać, ale z tych rzeczy, które korzysta się na co dzień, tych najbardziej elementarnych, takich jak system audio czy odbieranie połączeń, w testowanej Hondzie wykorzysta się wygodnie. Do wersji Sport testowanego modelu nie można zamówić dostępu bezkluczykowego, co oznacza, że jego pilot ma formę klasycznego scyzoryka z dobrze działającym mechanizmem. Konstrukcja nie jest przesadzona pod kątem masy, także pod kątem rozmiarów, więc generalnie mało wyczuwa się ją w kieszeni. Wykonana jest z solidnie wyglądającego czarnego matowego plastiku i też moim zdaniem z niezbyt fortunnych połyskujących wstawek z przodu i z tyłu, które bardzo łatwo łapią różnego rodzaju zarysowania. W temacie dekoracyjnego oświetlenia HRV oferuje lampki na podsufitce rzucające lekki blask na okolice tunelu środkowego. Półeczka za tunelem środkowym też jest podświetlona, ale tak delikatnie, że nie ma sensu nawet tego pokazywać w kamerze, bo nic nie byłoby widać, a co najwyżej kamera straciłaby ostrość. Lepiej skupić się na instrumentach pokładowych, które już w kamerze dobrze widać i które w większości podświetlone zostały na biały kolor, właściwie tylko z jednym takim znaczącym wyjątkiem w postaci prędkościomierza, który ma kolorowy pierścień. Dlaczego on taki właśnie jest, powiem trochę później, a teraz skupię się na innym ciekawym świetlnym detalu, który można w tych okolicach zaobserwować w postaci tego, co widzicie, to znaczy takich promieniście rozchodzących się pasków świetlnych. Wygląda to na żywo, jeszcze fajniej niż w kamerze i trochę urozmaica tą kabinę po zmroku, która przez swoją taką dominującą i wszędobylską biel prezentuje się przyjemnie i nie powinna ona nikogo tam drażnić czy irytować tym, jak jest podświetlona, no ale trudno jest, aby też się ona jakoś mocno wyróżniła. Wracając do pierścienia, to jego kolor zależy od naszego stylu jazdy. To znaczy, gdy podróżuje się w sposób spokojny, to świeci się on na zielono, a wraz na przykład z przyspieszaniem płynnie zmienia barwę poprzez pomarańczową aż do jednoznacznej czerwieni. Honda HR-V w wersji sportowej ma wprost genialną skrzynię biegów i pochwały należą się już za sam kształt dźwigni, która jest malutka i wraz z metalowo-skórzanym wykończeniem zapewnia super wrażenia estetyczne. Jeszcze lepiej jest, gdy zacznie się jej używać, bo skrzynia testówki stawia na początku doskonale dobrany, spory opór, by później wskakiwać w miejsce docelowe z satysfakcjonującym kliknięciem. Dodatkowo nie ma ona żadnych problemów z precyzją, skok lewarka jest odpowiednio krótki i te wszystkie cechy sprawiają, że przekładnia HR-V jest dla mnie w gronie crossoverów, a przynajmniej tych, z którymi miałem styczność, klasą samą w sobie, a i nie jeden rasowy sportowiec by się takiej skrzyni nie powstydził.
Ma ona tylko jeden problem, to znaczy zbyt krótkie biegi. Z jednej strony jest to fajne, bo kierowca ma dzięki temu więcej okazji do korzystania ze świetnie pracującej skrzyni, ale trochę ponad 2,5 tysiąca obrotów na minutę przy 100 km na godzinę, czy około 3,5 tysiąca obrotów na minutę przy 140 km na godzinę, to moim zdaniem za dużo. Jak na 6-stopniową przekładnię i jeżdżąc HRV, miałem ogólne wrażenie, że to, co w większości innych samochodów robi się na biegu, nazwijmy go X, tak w testówce robi się na X plus 1. Na szczęście pracujący pod maską HRV w wersji Sport silnik benzynowy 1.5 VTEC Turbo o mocy 182 koni mechanicznych ma dobrą kulturę pracy, dzięki czemu przy wyższych prędkościach jest on trochę słyszalny, ale nie na poziomie, który mógłby irytować. Omawiana jednostka napędowa w testowanym modelu występuje tylko w sportowej odmianie i gwarantuje przyspieszenie do setki w czasie katalogowym 7,8 sekundy, co zapewnia zadowalającą albo nawet bardziej niż zadowalającą dynamikę w każdych warunkach. Osobom o większym temperamencie za kierownicą powinna przypaść do gustu też charakterystyka silnika, ponieważ pomimo obecności turbiny czuć, że lubi on wysokie obroty i w sumie dobrze, bo przy zestopniowaniu skrzyni biegów w tym samochodzie poza jazdą w mieście można praktycznie zapomnieć o jednostce napędowej pracującej poniżej 2000 obrotów na minutę, czego pozytywną konsekwencją jest fakt, że silnik wtedy praktycznie zawsze ma ochotę do przyspieszania, nawet bez redukcji. Taka charakterystyka obrotowa nie wpływa jednak negatywnie na spalanie w trasie, bo kilkaset kilometrów na drogach krajowych skutkowało u mnie wskazaniami komputera pokładowego na poziomie 5,5 litra, na ekspresówce HRV paliło około 6,5 litra, a przy 140 km na godzinę na autostradzie wyniki rosły do okolic 7,5 litra. Z kolei, gdy wyjechałem testówką na ulicę centralnych części Warszawy w dzień pracujący około godziny 13, to po kilku kilometrach podróży spalanie wynosiło 7,4 litra. Honda, modyfikując zawieszenie HRV Sport, wykorzystała technologię Performance Damper, której zadaniem było zmniejszenie podatności nadwozia na przechyły, poprawienie stabilności i obniżenie drgania na nierównych nawierzchniach. W zapewnieniach producenta, które przed chwilą przytoczyłem, nie ma ani grama przesady, ponieważ gdy zabrałem testówkę na mazurskie drogi i jej tam nie oszczędzałem, to nie czułem za bardzo, że jadę podwyższonym crossoverem, który przez swoją budowę powinien mieć tendencję do bujania w zakrętach, bo samochód na łukach był zwarty i zachowywał się naprawdę stabilnie w stylu hatchbacków o dobrze zestrojonym zawieszeniu. Taka charakterystyka wpływa na to, że HRV nie jest typowym kanapowozem, ale na wygodę podczas jazdy nim nie mogłem narzekać, bo z małymi nierównościami, na przykład popękaniami asfaltu, radził on sobie bardzo dobrze i co najwyżej na większych nierównościach jego sprężystość dawała o sobie znać, ale w sumie trudno wymagać czegoś innego od wersji Sport. Układ kierowniczy też ma w sobie sportowy charakter i bardzo zgrabnie komponuje się z tym, na co pozwala zawieszenie HRV. Kierownica nie pracuje w testowanym modelu ostro jak brzytwa, dzięki czemu jest on w pełni używalny na co dzień, ale stawia solidny jak na tę klasę aut opór i gwarantuje dobrą precyzję, dzięki czemu w zakrętach mogłem przedstawionego crossovera Hondy skutecznie wyczuć i czerpać z jazdy nim nadspodziewanie dużo frajdy. Lusterka boczne HRV nie są zbyt duże, jednak biorąc pod uwagę kształt nadkoli tego samochodu, są one moim zdaniem do niego wystarczające. Przednia szyba jest wyraźnie pochylona, dosyć daleko się kończy, ale widać przez nią maskę i też ta maska nie jest przesadnie długa, więc ten zestaw cech sprawia, że wyczucie przednich kręców nadwozia nie jest jakieś może super proste, ale jest rozsądnie proste. Widoczność na boki jest ok, obracając głowę ku tyłowi, może doskwierać trochę masywny słupek, ale już nie tylna szyba, która jest całkiem sporych rozmiarów, ale ponieważ nie kończy się wraz z samochodem tak idealnie, to elektroniczni asystenci i tak są tutaj mile widziani. W testowanym egzemplarzu mieli oni postać czujników parkowania z przodu i z tyłu, a także kamery cofania o dosyć przeciętnej, ale w pełni używalnej jakości. Teraz czas na weryfikację manewrowalności w prawdziwym świecie, czyli w garażu wahacza. HRV to samochód, który rozwija skrzydła poza miastem, ale w terenie zabudowanym też daje radę, ponieważ jest całkiem zwinnym modelem, który stawia rozsądne wyzwanie podczas poruszania się nim na ciasnych przestrzeniach. Nie jest oczywiście tak łatwy w manewrowaniu jak typowe mieszczuchy, ale osobiście mógłbym spokojnie w mieście jeździć nim na co dzień, bo właściwie jedyna rzecz, która wymaga większego przyzwyczajenia, to kształt
od przodu, ale w tym przypadku z pomocą przychodzą nieprzewrażliwione czujniki parkowania. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki naprawdę duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową jest trochę gorzej, co nie oznacza, że źle, bo nawet maksymalnie się prostując, margines miejsca mam jeszcze taki. Centralne miejsce w drugim rzędzie siedzeń testowanego modelu nie jest upośledzone względem tych bocznych, ponieważ tunel środkowy jest bardzo mało zaakcentowany. Niski tunel środkowy w HRV jest istotny nie tylko ze względu na komfort pasażerów drugiego rzędu siedzeń, ale także z powodu obecności w testowanym modelu mechanizmu, który nazywa się Magic Seat i który pozwala w łatwy sposób, nawet jedną ręką, w drugiej trzymając kamerę i starając się, aby nie trzęsła się ona przesadnie, podnieść siedzenia tylnej kanapy, aby uzyskać bardzo dużą i bardzo wysoką przede wszystkim przestrzeń załadunkową za przednimi fotelami i jej zastosowanie może być różne. Jeśli chcielibyśmy na przykład przewieźć telewizor i nie chcielibyśmy go kłaść gdzieś w bagażniku, to można go tutaj zmieścić. No oczywiście różne inne przedmioty wysokie, które nie powinny leżeć gdzieś tam w bagażniku, też mogą się tutaj znaleźć. Inni producenci nie kojarzę, aby coś takiego oferowali. Jest to bardzo praktyczna rzecz, więc brawo dla Hondy, że coś takiego klientom proponuje. Bagażnik testowanej Hondy ma duży otwór załadunkowy, a także niski jak na tę klasę samochodów próg. Jego pojemność to 431 litrów, a jeśli uwzględnimy niewielki schowek znajdujący się pod podłogą, to mamy 448. Z praktycznych dodatków znaleźć można w nim jedynie gniazdko 12-woltowe, żadnych uchwytów czy tego typu spraw nie ma. Zestaw naprawczy ukryty jest w prawym nadkolu. Cennik HRV Sport, jak na japońskie auto przystało, jest prosty, ponieważ wchodząc w konfigurator wita nas cena bazowa tej wersji wynosząca 111 400 zł. W dalszym kroku dopłacić można 5000 zł za automat CVT, który przy tak dobrym manualu nie ma za bardzo moim zdaniem sensu. Później dodać można jeszcze kilka akcesoriów w postaci automatycznie przyciemniającego się lusterka czy haka holowniczego, wybrać lakier metalik za 2500 zł i przejść do podsumowania, co w przypadku testowanego egzemplarza oznaczało ujrzenie niemałej kwoty 113 900 zł. Testowałem w swojej wahaczowej karierze różne crossovery o podobnych rozmiarach do przedstawianej na tym filmie Hondy, ale jeszcze żadnym z nich nie jeździło mi się tak dobrze jak nią. Samochód ten naprawdę zasługuje na słowo sport w swojej nazwie i na każdym etapie, jak to się mówi, daje radę. Od zrywnego silnika, przez dopieszczoną do granic możliwości pracę skrzyni biegów, aż po zupełnie niecrossoverowy, zwarty i angażujący sposób prowadzenia. Dla osób, które chcą mieć w samochodzie podwyższone, dosyć kompaktowe nadwozie, a jednocześnie sportowy charakter przez duże jak na tę klasę aut S, HRV jest po prostu pozycją obowiązkową do bliższego przyjrzenia się. I to wszystko, co przygotowałem o Hondzie HRV. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!